pastor Dariusz Kuberek na gościnnym występie w Australii prezentuje cykl wykładów z serii Znaleźć sens życia. Wykłady są oparte na Piśmie Świętym oraz chrześcijańskim doświadczeniu, którym pastor Dariusz Kuberek pragnie się podzielić, aby pomóc każdemu w odszukaniu własnej drogi prowadzącej do Boga oraz radosnego i wartościowego życia. Zapraszamy do udziału w prelekcji zatytułowanej Babilon. Co to jest? Gdy Jezus Chrystus w niebo wstąpił, a uczniowie, patrzywszy w niebo, rozstawali się z nimi, nie spodziewali się, że nie dane im będzie doczekać momentu, w którym powróciłby. Żyli w przeświadczeniu i pełni nadziei, że Chrystus powróci za ich życia. Apostoł Paweł, o którym czytaliśmy tak wiele, tenże apostoł Paweł, który napisał pierwszy list do Tesaloniczan, w którym pisze o tym, że nie chce, aby drudzy byli w niepewności co do tych, którzy odchodzą. Pisze o tym, że kiedy Chrystus powróci, groby otworzą się, a ci, którzy umarli w grobach, powstaną i wraz z tymi pozostawionymi przy życiu porwani będą na obłoki, na spotkanie Pana. Ten sam apostoł Paweł w pewnym momencie musi napisać do tego samego zboru drugi list, w którym ukaże prawdę, iż zanim to wydarzenie będzie miało miejsce, wydarzenie, o którym mówiliśmy dnia wczorajszego, na tym świecie będą musiały zaistnieć pewne zmiany. Coś będzie musiało się stać. Co takiego? Gdybyście dzisiaj pojechali do Polski i spojrzeli na nasz kraj, to nie jest to żadną tajemnicą, iż Polska jest krajem, w którym w głównej mierze jest jeden kościół i jedno wyznanie, które jest dominującym. Wielu ludzi w Polsce nie słyszało o tym, że ktoś może inaczej wierzyć. Wielu ludzi w ogóle o tym nie miało pojęcia. Ale prawda dzisiaj jest taka, że na całym świecie jest około 23 786 wyznań chrześcijańskich, kościołów, grup, grupeczek, denominacji, wspólnot. 23 786. Gdybyśmy przedstawicieli tych wszystkich kościołów, wyznań, mieli możliwość posadzić w takiej jednej wielkiej sali, która pomieściłaby ich wszystkich, jeśli ta liczba dzisiejszego dnia jest adekwatna, albowiem ja podaję dane z kilku lat już wstecz, z roku 1986. I zadali im jedno podstawowe pytanie. Kochani panowie, kochani, powiedzcie nam, którą drogą ja mam iść? Prawdopodobnie usłyszelibyśmy jeden wielki chór podzielony na alty, soprany, basy, tenory, w zależności od tego, jakimi głosami usiedliby, i jedną pieśń, która padłaby prawdopodobnie z ich ust. Mój! Krótka byłaby to pieśń, w jednym słowie zawarta, ale tak to sobie wyobrażam. Czy byłoby to prawdą? Nie mogę udowodnić, aczkolwiek gdzieś tam we wnętrzu jestem o tym przekonany, że tak by prawdopodobnie mogło być. Gdy do tego dołączyć cały świat niechrześcijański, który jest również podzielony na grupki, grupeczki, odłamy, jak w dzisiejszym świecie w tym wszystkim rozeznać się? Ale ja mówiłem o liście do Tesaloniczan, o nadziei powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Otóż apostoł Paweł, tenże apostoł Paweł, który pisał ten pierwszy list do Tesaloniczan, mówiąc o tej ogromnej nadziei powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, w momencie, kiedy Tesaloniczanie przekonani zostali i w jakiś dziwny sposób uwierzyli, że to już nastał ten dzień, Paweł napisał im, słuchajcie, ja chcę napisać wam i powiedzieć, że
on nie nastanie, zanim nie przyjdzie odstępstwo. Zanim nie przyjdzie odstępstwo. Tak. Gdy my dzisiaj możemy przypatrzeć się historii, stwierdzamy, że w pierwszym wieku chrześcijaństwa, aczkolwiek był to czas trudny dla tychże ludzi, atakowani przez różnego rodzaju odstępców, którzy próbowali wedrzeć się w szeregi chrześcijan, gnębieni przez Rzym, trwali. Trwali w wierze, trwali w ufności, trwali przy Jezusie Chrystusie. Byli apostołowie. Oni byli probierzami wiary. Oni przecież byli tymi, którzy najbliżej byli Jezusa Chrystusa. Z ich nauk, z ich rad, z ich napomnień korzystali. Gdybyśmy dzisiaj czytali cały Nowy Testament, w większości są to listy apostoła Pawła, to częstokroć stwierdzimy, że tenże mąż wiary pisze niejednokrotnie ostre słowa do zborów, choćby takiego jak w Koryncie. Do zbora, w którym nie tylko były problemy moralne, ale były również i problemy teologiczne. A większość jego listów to są nauki, napomnienia, karcenia, bowiem diabeł nie pozostawił tych, którzy patrzyli na odchodzącego Jezusa Chrystusa w spokoju. O nie! On uczynił wszystko, aby teraz tę nadzieję, nadzieję powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa zabrać i wydrzeć ich z ich rąk. Ale i później spotykamy się z tym, że diabeł będzie czynił wszystko, aby ci, którzy przyznają się do Chrystusa, którzy uważają, że są Jego naśladowcami, aby ich nie było. Najpierw dokonywał tego poprzez siłę, poprzez zniszczenie chrześcijan, poprzez rzymskie areny, poprzez dzikie zwierzęta, które rozszarpywały chrześcijan, ale później posłużył się metodą o wiele bardziej sprytną. Czy ja mówię to tak od siebie? Sięgnijcie dzisiaj do historii. Przestudiujcie ją. Zobaczcie. Jeżeli jesteście szczerymi, zauważycie wiele, wiele rzeczy, które do całej mozaiki słów Jezusa Chrystusa po prostu nie pasują. Więcej jeszcze. Gdy my czytamy Księgę Dziejów Apostolskich, 20 rozdział, to w wierszu 29 i w wierszu 30 apostoł Paweł wypowiada pewne słowa przy spotkaniu ze starszyzną zboru, który założył. Gromadzi ich, bo chce przekazać im ostatnie swoje, jak myśli, posłanie. Z tego tytułu, iż on za chwilę udawać się będzie do Jerozolimy. Potem do Rzymu. Tam będzie świadczył przed Jezusem Chrystusem. Ale zanim Paweł to uczyni, zanim tę podróż odbędzie, być może podróż, która zakończy się więzieniem i śmiercią, pragnie ostrzec tych, których pozyskał dla Jezusa Chrystusa. On wielokrotnie pisze, że czasami ze łzami w modlitwach, które trwały całą noc, zanosił błagania do Boga, aby ci, którzy zostali pozyskani dla Jezusa Chrystusa, mogli ostać się, albowiem diabeł będzie czynił wszystko, aby odciągnąć od źródła życia tych, którzy uwierzyli, że Chrystus jest źródłem życia. Jakie słowa zatem są zapisane w 20 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich? Słowa, które wypowiedział apostoł Paweł? 29 i 30 wiersz. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. Tych słów nie możemy obalić, ich nie możemy cofnąć. To są słowa, które wypowiedział
Jeden z najgorliwszych naśladowców Jezusa Chrystusa, apostoł Paweł. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, które uczynią wszystko, aby nie oszczędzić czody. Paweł tutaj nie myśli o prześladowaniu polegającym na tym, że miałby zostać, być wyznaczony czas, w którym chrześcijanie będą prześladowani li tylko. Nie. On mówi, że powstaną mężowie, którzy będą mówili rzeczy przewrotne, tak aby uczniów pociągnąć za sobą. Tak długo, jak żyli apostołowie, a najdłużej z nich żyje prawdopodobnie apostoł Jan, tak długo Kościół, Boży Kościół, rośnie, wzrasta, ale przede wszystkim jest czysty. Jest prześladowany, ubijany, ale trwa przy nauce Jezusa Chrystusa, trwa przy nadziei Chrystusa. Dla nich powtórne przyjście Chrystusa to jest rzecz pewna. Dzisiaj? Zapytajcie kogoś, czy wierzysz, że Chrystus przyjdzie. XXI wiek. Ty w takie rzeczy wierzysz? Wielu was wyśmieje. Idźcie dzisiaj w swoim zakładzie pracy i zacznijcie mówić o Bogu. W ogóle zacznijcie mówić o Bogu, o nadziei. Zaraz będą na was podejrzliwie patrzeć. Ja nie wiem, jakie tutaj są warunki w Australii. Wiem, że tutaj jest tolerancja. Tutaj możesz wierzyć w to i w tamto. Wiem również, że Australia już nie jest krajem, który jest zaliczany do krajów chrześcijańskich. Tak mi powiedziano, że została skreślona z listy krajów chrześcijańskich. A Adelaida jest miejscem, gdzie kiedyś było najwięcej kościołów. Miasto kościołów. Dzisiaj po części sklepów, witryn i jeszcze innych budynków, które zostały wykorzystane ku takim lub innym celom. No ale my jesteśmy chrześcijanami, my mamy Boga w sercu. Tylko on czasami jest tak jakoś dziwnie głęboko ukryty, że go w ogóle nie widać. Czy to nie jest nasz problem? Mówimy o Chrystusie, mówimy o Bogu, ale kiedy o Nim mówimy, kiedy wzywamy Jego imienia, kiedy nawracamy się, kiedy przeżyliśmy już lat ileś, stajemy nad grobem i wiemy, że dla nas nie ma żadnej nadziei, wtedy uwierzę, bo to zawsze jest jakieś koło zapasowe, czyż nie? Każdy samochód ma koło zapasowe. Jak się jedno zepsuje, to się wkręci i jedzie się dalej. Wtedy już wierzenie nic nie kosztuje. Pewnego dnia apostoł Jan, gdy czytamy o tym w księdze objawienia świętego Jana, widzi pewne poselstwo. Poselstwo, które ma oszczec cały świat. Ciekawe to jest poselstwo. Jan zobaczył trzech aniołów, którzy lecieli przez pośrodek nieba. Aby zastanowić się nad tym, w praktyce trzeba by temu zagadnieniu poświęcić co najmniej kilka godzin. Ja nie chciałbym mówić dzisiaj o pierwszym aniele, o trzecim. Chciałbym skupić się na posłaniu drugiego anioła. Dlaczego? Dlatego, że jego posłanie jest bardzo dziwne. Apostoł Jan, jest to gdzieś rok 96 naszej ery, a więc prawie pierwszy wiek, apostoł Jan widzi to, co później zapisuje w Księdze Objawienia. To jest proroctwo, które wybiega w przyszłość. Jak ono brzmi? A drugi anioł szedł za nim i mówił: Upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. Upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty? Co to jest? Zapytany. Dla nas wydaje się to być czymś bardzo podejrzanym. Wiecie dlaczego? Bo w praktyce my już z jednego wykładu wiemy, historia nam to potwierdza, że autentycznie kiedyś w przeszłości istniało potężne mocarstwo babilońskie. Na jego czele stał potężny król Nebukadnezar. Tylko że problem polega na tym, iż w momencie, kiedy żyje Jan, Babilonu już dawno nie ma. W tym czasie jest tylko i wyłącznie cesarstwo rzymskie. A to, co zostało przekazane Janowi, to jest proroctwo. Dlaczego zatem proroctwo miałoby ostrzegać o czymś, co już było w przeszłości? Jaki by to miało sens? Jaki by to miało skutek?
Gdyby Bóg w tej chwili przysłał anioła, który by powiedział: upadł, upadł Związek Radziecki. Przecież wiemy o tym. To wiadomości nam podały. Sami żeśmy to przeżywali. To już jest historia. A Jan, który żyje w pierwszym wieku, w pewnym momencie widzi posłanie jakiegoś anioła, który mówi: upadł, upadł Wielki Babilon. Więcej, ten Babilon jakoby wywarł wpływ na narody i napolił je winem szaleńczej rozpusty. O, co to jest? Jak to zrozumieć? Za czasów Jana Babilon nie istnieje, a więc o jakim Babilonie jest tutaj mowa? O co tutaj właściwie chodzi? Apostoł Paweł ostrzegał o odstępcach. Mówił, że po odejściu wejdą odstępcy. Apostoł Jan widzi jakieś posłanie, które ostrzega cały świat, które brzmi: upadł Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. O co tutaj chodzi? Wiecie, gdy czytamy Księgę Objawienia, to niejednokrotnie czytając ją, jesteśmy w wielu miejscach zdumieni i zaskoczeni. Jak Bóg wyraźnie przewidział pewne rzeczy, poprzez które chce ostrzec każdego człowieka. Dlaczego? Kiedy bowiem czytam Księgę Objawienia Jana, zaledwie kartkę dalej, to jest 17 rozdział, czytam o pewnej wizji, którą ma apostoł Jan. Ciekawa to wizja. Oto w pewnym momencie Jan porwany jest w duchu na pustynię. I od trzeciego wiersza do wierszy dalszych możecie czytać takie słowa. I zaniósł mnie w duchu na pustynię i widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mających 7 głów i 10 rogów. A kobieta była przyozdobiona w purpurę, w szkarłat, przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami, perłami, a miała w swej ręce złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. Znowu po raz kolejny powtarza się ten sam symbol, tylko że w tym wypadku Babilon, słowo to, napisane jest na czole jakiejś niewiasty. Jest powiedziane, że ona jest bardzo dobrze ubrana w perły, drogie kamienie, w szmaragd. Powiedzielibyśmy, normalna choinka, czyż nie? Wszystko na niej, wszystko, co się świeci. Niewiasta ma tendencję do tego, aby podkreślać swoją urodę, ale gdy niewiasta podkreśli za bardzo swoją urodę, to my wiemy, z jaką niewiastą mamy do czynienia. Uszy się naciągają, bo tutaj dużo złota jest, a to ciężkie. Szyja jest przygarbiona, bo tutaj wisi taki łańcuch. Ręce opadają, bo kupa złota na niej. I gdy niewiasta przedobrzy, no to mamy o niej odpowiednie zdanie. Tutaj jest napisane, że niewiasta ta jest wszetecznicą. Zaraz, wszetecznica. Ile na tej ziemi kobiet rodzi się jako kobiety wszeteczne? Ile? Żadna. Żadna kobieta nie rodzi się jako wszetecznica. Kobieta rodzi się jako istota niewinna. Mała, różowa, wołająca jeść. Opiekują się nią. Potem jest wspaniała i śliczna, kiedy ubierają ją w sukienkę, kiedy idzie do kościółka ubrana na biało albo w jakimkolwiek innym stroju, mówimy: ależ ona jest śliczna. Ale kobieta może stać się wszetecznicą. Żadna kobieta nie rodzi się wszetecznicą. Kobieta dopiero może stać się wszetecznicą. A więc Janowi pokazana jest niewiasta, na czole której napisany jest Babilon, ale ta niewiasta nie miała od swojego początku napisane Babilon.
Ta niewiasta znaczy się kiedyś była czysta, ona dopiero stała się wszetecznicą i ona dopiero w tym momencie uzyskała ów napis Wielki Babilon. Więcej, tu jest powiedziane, że to jest matka wszetecznic, a więc ona posiada swoje córki. Jest różnica pomiędzy cudzołóstwem a wszeteczeństwem. Cudzołóstwem jest akt, ale wszeteczeństwem jest ustawiczne trwanie w cudzołóstwie. Kim zatem ta niewiasta jest, zapytamy. Skoro Janowi zostaje pokazany posłaniec, który ostrzega wszystkie narody przed Babilonem, skoro Janowi jest to ukierunkowane i dodane, że on widzi jakąś niewiastę, która ma na swoim czole napisane Wielki Babilon. Wiecie o tym, że w Piśmie Świętym niewiasta jest symbolem ludu Bożego? Bóg, gdy wybierał naród izraelski jako swój wybrany naród, ten, który miał zwiastować Ewangelię wszystkim pozostałym, ten, który miał być jedyną światłością, to był naród, który miał być przede wszystkim wiernym Bogu. Dzisiaj nie jest to tajemnicą. Wystarczy sięgnąć do ksiąg Starego Testamentu, do historii narodu izraelskiego, aby przekonać się o tym, że częstokroć ten naród odchodził od Boga. Czy wiecie, jak przez jednego z proroków, a jest to zapisane w proroctwie Jeremiasza, w 3 rozdziale, Bóg w pewnym momencie żali się przez tego proroka w stosunku do narodu izraelskiego, mówiąc, że oni go po prostu zdradzili. Posłuchajcie tych słów. Jest to 3 rozdział Księgi Jeremiasza, wiersze 19 i dalsze. Ja wprawdzie myślałem, jakżebym chciał uznać Cię za syna, i dać Ci w dziedzictwo ziemię uroczą, najpiękniejszy klejnot narodów. I myślałem, że będziecie na mnie wołać mój ojcze i nie odwrócicie się ode mnie. Lecz jak kobieta zdradza swojego kochanka, tak wy mnie zdradziliście, domu Izraela, mówi Pan. To jest jeden z tekstów. Tych tekstów moglibyśmy przytoczyć o wiele więcej. Tekstów, które mówią o tym, że Bóg przyrównuje swoją miłość jako miłość małżonka do niewiasty. Tej, którą poślubił i którą chce przede wszystkim, aby pozostała Jemu wierną. Ale częstokroć tenże naród izraelski odchodził od Boga. Czytajcie Księgi Królewskie, Księgi Kronik, Księgi Samuelowe, Księgi Sędziów. Te problemy rozpoczęły się od samego momentu, kiedy naród izraelski opuścił Egipt pod wodzą Mojżesza. Oni ciągle mówili, my chcemy do czosnku, my chcemy do cebuli, my chcemy do tego mięsa, które mamy w Egipcie. Co tam Bóg? Co tam Morze Czerwone? Co tam cuda, jakie się działy? Cały czas gdzieś pomiędzy prawdą a fałszem kierowali swoje stopy. A więc wielokrotnie było tak, że Izrael zdradzał Boga. Kłaniał się Asztartom, oddawał cześć Baalom, a nawet był taki czas, że i synów składano w ofierze Molochowi, zapominając o potężnym Bogu Jahwe. Zdradzali Go. A więc w Piśmie Świętym niewiasta jest symbolem ludu Bożego. Zaraz. Ale Janowi została pokazana wszeteczna niewiasta. Niewiasta, która ma na swoim czole napisane Wielki Babilon. To znaczy, że Janowi został pokazany lud, który kiedyś był wierny, a w pewnym momencie przestał być wierny. I w momencie, kiedy przestał być wierny, na jego czole zostało wypisane Wielki Babilon. Co to znaczy Wielki Babilon? Skoro Bóg posyła posłańca i ten posłaniec mówi, upadł ten Babilon, ostrzega wszystkich, to skąd ja mam dzisiaj wiedzieć, co jest Babilonem, a co nie jest Babilonem? Skąd ja pośród tych 23 786 wyznań kościołów chrześcijańskich, religii, które dominują na całym świecie, mam powiedzieć, co jest prawdą, a co jest fałszem? Ja pracuję od świtu do nocy. Kiedy wracam do domu, nie mam na tyle czasu, nie mam na tyle siły, aby siedzieć, pisać listy do wszystkich kościołów i pytać, słuchajcie, w co wy wierzycie, a wy w co wierzycie, i to wszystko porównywać. Oczopląsu od tego można dostać. Jak dzisiejszego dnia mogę się rozeznać w tym wszystkim?
Czy wiecie, że kiedy my przestudiujemy sam Babilon, to słowo w kontekście państwa, które tak się nazywało, to odkryjemy pewną rzecz? Otóż okazuje się, że Babilon, oprócz tego, że był mocarstwem, autentycznym kiedyś w przeszłości mocarstwem, wniósł na ten świat pewną ideologię, pewien system myślenia, który później zaczął być przejmowany. Wprawdzie to państwo przestało istnieć. W 539 roku Cyrus pod wodzą Cyrusa Persowie zdobywają Babilon, ale zdobywając to państwo, przejmują jego ideologię, filozofię, sposób myślenia. Kiedy potem na arenę wkracza Grecja, to ona nie tylko przejmuje filozofię Persów, ona również przejmuje również i filozofię Babilonu. Więcej jeszcze. Kiedy w końcu na arenę wchodzi Rzym, dzisiaj w szkole, o ile pamiętacie, uczono nas w klasach szkoły podstawowej, przynajmniej w Polsce, o mitologii greckiej i o mitologii rzymskiej. I czytając je, porównując okiem laika, stwierdzaliśmy, że jedna drugiej jest w pewien sposób bardzo podobna. Kiedy bowiem Rzym wkraczał na arenę dziejów, przejmował nie tylko część spuścizny greckiej, ale przejmował w tym samym część spuścizny Babilonu. Czy dzisiaj zatem, choć nie istnieje Babilon jako państwo literalne, możemy pojechać Irak, spojrzeć na ruiny tego, co pozostało, tam nikt nie mieszka? Czy dzisiaj ten sposób myślenia nie przedostał się? Ja nie wiem. Ale abym mógł to stwierdzić, muszę wiedzieć, co Babilon niósł w sobie. Chcę dzisiaj wam podać cztery cechy. Cztery cechy Babilonu. I dzisiejszego dnia, posiadając zaledwie te cztery cechy, będziecie w stanie określić w 95%, co jest fałszem, a co jest prawdą. Co jest kłamstwem, a co jest częściowym kłamstwem, a co jest pełną prawdą. Zacznijmy zatem od samego Babilonu. Po raz pierwszy z tym państwem i ze słowem Babilon spotykamy się w Piśmie Świętym w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 10 rozdziale. Ten rozdział opisuje wydarzenia, które rozegrać się miały po potopie. Gdy bowiem czytamy, iż z Noego, jego synów, Sema, Chama, Jafeta, powstały narody ziemi, to wśród nich czytamy o jednym z potomków, jednego z synów, który nazywał się Nimrod. I jak czytam w wierszu 8, a Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. Był on dzielnym myśliwym przed Panem, dlatego mówi się dzielny myśliwy przed Panem jak Nimrod. A zaczątkiem jego królestwa było Babilon, Erech, Akkad i Kalne w kraju Synear. Zaczątkiem jego królestwa był Babilon. Ciekawa rzecz, że Bóg do Noego i jego synów powiedział: rozmnażajcie się, rozpraszajcie, napełniajcie ziemię. Bóg nigdzie nie powiedział: czyńcie sobie królestwa. Ale Nimrod postanawiał czynić królestwo, mocarstwo. Początkiem jego królestwa jest Babilon. My to słowo znamy jeszcze z czego innego. Mianowicie z wieży Babel, którą ludzie po potopie zaczęli wznosić i budować jako ratunek dla nich przed ewentualnym potopem, który mógłby jeszcze spaść. A przecież Bóg powiedział do Noego, że więcej potopu nie będzie. Ale ludzie postanowili wybudować wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba. Po co taką wieżę budowali? Aby się nie rozpraszać. A Bóg powiedział: rozpraszajcie się. Po co im nieba? Po co im wieża aż do nieba? Przecież pamiętali o tym, że wody potopu zakryły wszystkie szczyty gór. A więc trzeba wybudować coś, co nas uchroni przed kolejnym kataklizmem. Ale przecież Bóg powiedział: nie. Nie będzie więcej potopu. Po co zatem to budują?
Owszem, dla nas Babilon jest również symbolem tego, co stało się w Babilonie. Bóg zstąpił, przerwał budowę, mieszając języki ludziom. I od tej pory słowo Babilon oznacza zamieszanie, pomieszanie. Część prawdy, część kłamstwa. Pierwszą cechą Babilonu, cecha numer jeden, to jest cecha, która mówi o tym, ratuj się o własnych siłach. Gdy później nastanie potężny władca Babilonu, człowiek, który doprowadzi do potęgi, do szczytu, majestatu, to państwo będzie się nazywał Nebukadnezar, człowiek, którego sen studiowaliśmy, to w pewnym momencie ów władca, kiedy zdobędzie wszystko to, co było do zdobycia, będzie przechadzał się po Babilonie i będzie coś bardzo ciekawego mówił. Te słowa zostały zapisane w księdze Daniela, proroka. Jest to czas, kiedy Babilon panuje nad całym ówczesnym światem. Nawet naród Boży, Izrael, jest w niewoli. Czwarty rozdział Księgi Daniela, wiersz 26 i 27 mówią tak. Gdy bowiem król Nebukadnezar po upływie 12 miesięcy przechadzał się po pałacu królewskim w Babilonie, odezwał się król i rzekł: czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości? Ja to zbudowałem. Jak to niektórzy mówią, tymi ręcami to zbudowałem. Wiecie, są tacy ludzie, którzy wybudują sobie dom, a potem cała rodzina musi odwiedzić ten dom, a oni opowiadają. Widzisz, tabelka, to ja ją strugałem. Widzisz, to tymi ręcami to wybudowałem. To ja. Ten sposób myślenia przedostał się również i w kontekście zbawienia. Musisz robić to i to. Musisz zachowywać się tak i tak. Jeżeli chcesz być zbawiony, musisz skrupulatnie przestrzegać wszystkiego, dokładnie wszystkiego. Niektórzy mówią tak: no, żeby być zbawionym, to muszę wsiąść do łodzi, z jednej strony wiara, z drugiej strony uczynki i będę tak machał tymi wiosłami tam i z powrotem. Próbujcie tak pływać. To na mieliznę tylko wiedziecie. Pismo Święte mówi o tym, że jesteśmy zbawieni darmo z łaski przez wiarę. Jest to rzecz, która jest niezależna od nas. Inaczej zbawienie nie byłoby zbawieniem, a jedynie zapłatą. Próbuj, działaj, udoskonalaj się, jeśli chcesz. To jest twoje życie, twój wybór. Religie wschodu ci to oferują, ale i w religiach chrześcijańskich to spotkasz. Zbawienie przez uczynki. Odbywaj długie pielgrzymki, pokutuj, umartwiaj się. I nigdy nie uzyskasz pokoju sumienia. Nigdy nie uzyskasz pewności, że jesteś zbawiony, albowiem zbawienie jest darem. A ten dar jedynie możemy przyjąć przez wiarę. Uczynki zaś są efektem wiary. Tego, co jest w naszym sercu. Tego, komu myśmy uwierzyli i zaufali. Człowiek wierzący to jest człowiek czyniący. Ale nigdy przez czyn nie uzyskasz wiary. Jest napisane w Piśmie Świętym wprawdzie, że wiara bez uczynków martwa jest, ale co to znaczy? Wiara bez uczynków jest martwa. Dzisiaj jesteśmy na tej sali i macie tutaj wśród siebie wielu znajomych, ale i nie macie tych osób, z którymi rozłączyła was śmierć. Oni umarli. Czy są pośród nas? Nie ma. Jeżeli coś umarło, to tego nie ma. Weźcie trupa i zacznijcie ruszać jego rękami. Niechaj coś czyni przy waszej pomocy. Porusza nogami, rękami, ożyje w ten sposób? Nie ożyje. Zbawienie jest darmo, z łaski, przez wiarę.
Albowiem tak Bóg świat umiłował, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tak jest napisane, to jest perła znajdująca się w Ewangelii Jana. Perła, która jest niemal perłą całego Pisma Świętego, mówiącą, czym jest zbawienie. Zbawienie w Chrystusie Jezusie. To, czego ja nie mogłem dokonać, to Chrystus za mnie dokonał. Ale dlatego, że On tego dokonał, ja chcę Mu być posłuszny. Dlatego apostoł Paweł wielokrotnie nazywa samego siebie sługa Jezusa Chrystusa. W języku greckim na to określenie istnieje przepiękne słowo dullos. Wiecie, co to oznacza? To oznacza niewolnik Chrystusa. Ten, który chce cały czas być podporządkowany Jezusowi Chrystusowi i iść za Nim, ponieważ On za mnie umarł. A więc cecha numer jeden, cecha Babilonu, cecha systemu, który przedostaje się do ludzkich umysłów, to jest pracuj na swoje zbawienie. Ale jest i druga cecha. Otóż okazuje się, że kiedy to państwo, państwo Babilon, było u szczytu swojej potęgi, chwały, majestatu, to było państwo, które w pewnym czasie, jak powiedziałem, zawładnęło również i terytorium Palestyny, Izraela. I w pewnym momencie Izraelici, którzy nie zawsze, jak powiedziałem, byli wiernymi Bogu, poddali się filozofii tego systemu. I zaczęli czynić rzeczy, których nie czynił nikt. A oni jednak czynili. Zaczęli czynić rzeczy, co do których Bóg określił jasne swoje stanowisko. A oni jednak czynili. Jakie to rzeczy? Te rzeczy zostały opisane w proroctwie Ezechiela, w 8 rozdziale. Bóg przez tego proroka napomina Izraelitów i mówi im, aby nie czynili tego, co było cechą Babilonu. Bo to działo się w czasie, kiedy Izrael był pod panowaniem tejże potęgi. Otwórzmy zatem 8 rozdział proroctwa Ezechiela. Spójrzmy na wiersze, które tutaj są zapisane i pomyślmy dzisiejszego dnia, czy ten sposób myślenia i ta filozofia nie przedostała się do dzisiejszych czasów. Oto w 8 rozdziale do proroka Ezechiela, proroctwa Ezechiela skierowane jest takie słowo. 9 wiersz. I rzekł do mnie, wejdź i zobacz straszne obrzydliwości, które oni tutaj popełniają. Gdy wszedłem i przyjrzałem się, oto na ścianie były wszędzie wyrysowane obrazy wszelkich płazów i bydła, ohydy i wszelkie bałwany domu izraelskiego, a 70 mężów spośród starszych domu izraelskiego z Jazaniaszem, synem Szafana, stojącym wśród nich, stało przed nimi, a każdy miał w ręku kadzielnicę. Woń dymu kadzidalnego unosiła się w górę. Oto mamy sytuację, w którym starsi Izraela stoją przed obrazem płazów, bydła, bałwanów, spalają temu kadzidło. Gdybyście dzisiaj mieli możliwość, weźcie łopatkę, jedźcie do Izraela, jeśli starczy pieniędzy, czasu i przekopcie cały Izrael. Dzisiaj nie znajdziecie jednej rzeczy. Nie znajdziecie podobizny Boga Jahwe. Tego Boga, który objawił się w Starym Testamencie. Tego Boga, którego Chrystus nazywa swoim Ojcem. Nie znajdziecie podobizny. Wiecie dlaczego? Bo jedno z boskich przykazań mówi o tym, aby nie czynić obrazu, aby się temu nie kłaniać. Cechą numer dwa, cechą Babilonu jest czynienie obrazów i oddawanie temu czci, kłanianie się temu. Ale to nie jest jedyna i ostateczna cecha tegoż systemu. Jest również system numer trzy i cecha numer trzy. Znajdujemy ją w dalszych wierszach tego samego rozdziału. Spójrzcie, gdy czytam 13 wiersz, Bóg do Ezechiela, tegoż proroka, mówi tak. I rzekł do mnie, zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości, które oni popełniają.
i zaprowadził mnie do wejścia północnej bramy świątyni Pana, a oto siedziały tam kobiety, które opłakiwały tam muza. A więc temuż prorokowi zostało pokazane nie tylko to, że starsi domu, ci, którzy powinni nauczać, ci, którzy powinni wskazywać, co jest prawdą i co jest fałszem, kapłani czynili obrzydliwości, kłaniali się obrazom, figurom. Takiej rzeczy nie powinno się czynić. Spójrzcie do 10 Bożych przykazań, a tam znajdziecie ku temu właściwą i stosowną odpowiedź. Ale więcej jeszcze. Często w Polsce mówi się tak, ryba psuje się od głowy. Czy w Australii jest może inaczej? Też tak samo się psuje? Ja nie wiem, ja ryb nie jem, więc dawno z nimi nie miałem do czynienia, ale chyba tak samo, tak czy nie? Psuje się od głowy? No dobrze, jeżeli nie wiecie, daję wam na zadanie domowe kupić rybę i zobaczyć, od której strony się będzie psuła. Kochani, ale zazwyczaj tak jest i tak było w Izraelu, że kapłani, kiedy odchodzili, no to lud mówił, skoro oni mogą, to czemu my nie? I robili to samo. A więc skoro kapłani popełniają takie obrzydliwości, w pewnym momencie dla narodu również staje się to wytłumaczeniem ku czynieniu rzeczy, których nie powinni robić. A więc Ezechiel widzi kobiety, które opłakują Tammuza. Kto to jest Tammuz? To było jedno z bóstw Babilonu. Ale ciekawa historia jest związana oto z tym bóstwem. Otóż okazuje się, że Nimrod, jak głosi legenda, powtarzam, to była legenda i to jest legenda, Nimrod został zabity, tak mówi legenda, przez wieżę Babel, która pod wpływem potężnego wichru rozsypała się i swoimi kawałami przytłoczyła Nimroda. Miał przepiękną żonę. Nazywała się Semiramida. Była to sprytna niewiasta i rezolutna niewiasta. Tak głosi legenda. I natychmiast ogłosiła ta niewiasta, że jej mąż żyje, ale w tej chwili stał się Bogiem, Bogiem Słońce. Ale problem pojawił się po paru miesiącach, kiedy okazało się, że Semiramida jest w stanie błogosławionym. Męża nie ma, a ona spodziewa się dziecięcia. Jak to wytłumaczyć? Ale tak legenda głosi, Semiramida była bardzo sprytną niewiastą i powiedziała, że ona jest w tym stanie dzięki swojemu mężowi, który jest Bogiem Słońce. I to, co z niej się narodzi, będzie boskie. Urodził się syn, który nazywał się Tammuz. Ten syn zmarł. Tak mówi legenda. Stosunkowo wcześnie. I wtedy rezolutna niewiasta Semiramida powiedziała, mój syn żyje, ale jest teraz władcą podziemi. On daje wzrost roślinom i sprawia, że zboża i rośliny dojrzewają. Kiedy więc w Izraelu przychodził czas, kiedy to słońce zaczęło tak prażyć, iż rośliny zaczęły więdnąć, wierzono, iż Tammuz zszedł do podziemi. Zatem opłakiwano go, aby mógł powrócić i tknąć życie w rośliny tak, aby mogły rozwijać się dalej. To był rozwój tego, co padło z ust szatana w momencie, kiedy Ewa i Adam stali przy owocu poznania dobra i złego. Kiedy to szatan powiedział, weźcie, na pewno nie umrzecie. Cechą numer 3 Babilonu jest wiara w nieśmiertelność. Pismo Święte mówi na ten temat, że jedynie nieśmiertelnym jest Bóg. Ale system myślenia Babilonu to jest system, w którym mówi się i wierzy się tak. Nie martw się, zawsze gdzieś będziesz. Nic ci się nie stanie. Pójdziesz tu albo pójdziesz tam. Koncepcje wschodu mówią, ty się będziesz odradzał. Jeżeli żyłeś dobrze, w kolejnym życiu będziesz na wyższym piedestale. Jeżeli źle, cofniesz się i znowu potem po pewnym czasie staniesz się człowiekiem. A Pismo Święte mówi, umarli nic nie wiedzą. Po co byłoby zmartwychwstanie? Kto by zmartwychwstawał przy przyjściu Jezusa Chrystusa? To jest cecha numer 3 Babilonu. Studiujcie to. Przypatrujcie się temu i szukajcie odpowiedzi w Piśmie Świętym. Ale jest i cecha numer 4.
W 15 wierszu tego samego 8 rozdziału proroctwa Ezechiela czytam dalej tak. Wtedy rzekł do mnie, czy widziałeś to, Synu Człowieczy? Ujrzysz jeszcze większe obrzydliwości niż te. I zaprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec świątyni Pana, a oto u wejścia do przybytku Pana między przedsionkiem a ołtarzem było około 25 mężów. Ci tyłem zwróceni do przybytku Pana, a twarzą ku wschodowi słońca, zwróceni ku wschodowi oddawali pokłon słońcu. Świątynia w Izraelu była tak zbudowana, że odróżniała się od świątyń narodów pogańskich. Bowiem wchodząc do tej świątyni, zawsze słońce miałeś za swoimi plecami. To było uczynione specjalnie, ponieważ wszystkie świątynie pogańskie były tak budowane, że wchodząc do świątyń, wschód słońca, który był symbolem słońca, był przed tobą. I w ten sposób oddawano cześć słońcu. W narodzie izraelskim Bóg wyznaczył dzień, który należało święcić. Jeden dzień obrał sobie. Jaki to dzień? Sięgnij do Pisma Świętego, przeczytaj, a znajdziesz go. Dzisiaj jeden z historyków powiedział, że dzień ku czci słońca, który później zostaje uprawomocniony edyktem Konstantyna Wielkiego w 321 roku, przetrwał aż do naszych czasów. Znajdziesz jego wypowiedź w polskiej książce Konstantyn Wielki. Aleksander Krawczuk to nie jest Dariusz Kuberek, to jest autorytet, to jest historyk. On nie może sobie pozwolić na jakąkolwiek gafę. To, co on mówi, musi być nie do podważenia, ale możesz szukać tego gdziekolwiek chcesz. W języku angielskim znajdujesz najwspanialsze odzwierciedlenie tego. Otóż Aleksander Krawczuk mówi, iż Dies Solis, dzień ku czci Boga Słońca, przedostał się do naszego systemu wartości i myślenia. To jest nic innego jak nasza niedziela. Ona w języku polskim nazywa się niedziela, ale już w języku angielskim nazywa się Sunday, dzień ku czci słońca. W niemieckim Sonntag. Ja, Sonntag. Tak się nazywa. W jeszcze wielu innych językach znajdujemy ślady ku temu. Czy myślałeś kiedyś o tym? Sięgnij do Pisma. I zwróć uwagę, że Bóg potępia to, co czynią kapłani, kłaniając się słońcu. I znajdź dzień, który wyznaczył Bóg. Zatem Babilon cechuje się czteroma rzeczami. Przede wszystkim tymi podstawowymi. Wiara, że zbawienie jest z uczynków. Dwa, figury i obrazy. Trzy, nieśmiertelność. Cztery, oddawanie czci słońcu. To jest bardzo znamienna rzecz. Czy to jest ważne? Myślę, że tak. Bo skoro w Starym Testamencie Bóg potępia Izraelitów za to, że takie rzeczy czynią, w Nowym Testamencie Bóg ostrzega świat przez anioła, który idzie przez pośrodek nieba i mówi: Babilon napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. Apostoł Jan widzi niewiastę, która ma na swoim czole wypisane Wielki Babilon, matka wszetecznic. Ona ma córki. I dzisiaj znajdziecie religie, denominacje, kościoły, które będą może posiadały jedną cechę Babilonu, dwie cechy Babilonu. Córka jest podobna do swoich rodziców. Czyż nie? Kiedy rodzi się, mówimy kto? Tata, mama, tata, mama, tata, mama. Jeżeli mówią tacie, że to jest cały tata, no to tata jest zadowolony. Jak mamie mówią, że to jest cała mama, to jest cała zadowolona. Ależ ona, to cały tata, a chodzi jak dziadek. Nasze dzieci dziedziczą pewne rzeczy, pewne cechy po nas. Znajdziecie religię, sposoby myślenia, które będą posiadały jedną cechę Babilonu, dwie cechy, trzy, niektóre będą miały cztery. Ale jeśli tylko te cztery przyłożycie do wszystkich tych rzeczy, którymi oni charakteryzują się, około 95% z nich odpadnie wam nagle, naraz. Czy wiecie o tym jeszcze, że w Księdze Objawienia, Objawienia Jana, w 18 rozdziale napisane jest wielkie i potężne poselstwo. Poselstwo, które Bóg posyła do
do wszystkich mieszkańców ziemi. A jak ono brzmi? 18 rozdział Księgi Objawienia i pierwsze wiersze. Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. I zawołał donośnym głosem: upadł, upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów, schronieniem wszelkiego ducha nieczystego, schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby nie dotknęły plagi na niego spadające. W tym czasie, kiedy prorokuje Jan, nie ma Babilonu, ale są jego wartości. I dlatego Bóg ostrzega ten świat i mówi: wyjdź z niego, ludu mój. Ja wiem, że dzisiejszego dnia być może w waszych umysłach jest burza. Zaraz, to kim ja jestem? W co ja wierzę? Jakim ja jestem człowiekiem? Jak mnie wychowano? W co kazano mi wierzyć? Nie czujcie się w żaden sposób potępieni. Absolutnie. Ale sięgnijcie do Słowa Bożego. Zacznijcie to wszystko studiować, wertować. Spróbujcie dojść, co jest prawdą, a co jest fałszem. Diabeł chciał, aby człowiek wyobraził go sobie jako potwora z kopytami, bo w ten sposób czuje się w pewien sposób bezpieczny. Ale on działa o wiele bardziej sprytnie. Pewnego dnia Jozue, potężny wódz narodu izraelskiego, który dziedziczy władzę po Mojżeszu, w momencie, kiedy naród izraelski zdobywa ziemię obiecaną i już jest w jej posiadaniu, kieruje ostatnie niemal posłanie do tegoż narodu, które brzmi tak. 24 rozdział Księgi Jozuego, 15 wiersz. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którzy służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką? Czy też bogom amorejskim, w których ziemi dzisiaj mieszkacie? Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Tak mówi Jozue. Jakże to wspaniale jest powiedziane. Lecz ja i mój dom służyć będziemy Panu. Gdy apostoł Piotr, gorliwy wyznawca Jezusa Chrystusa, w pewnym momencie gotowy będzie poświęcić swoje życie dla Chrystusa. Gdy Chrystus mówi, że umrze, on mówi: ja z tobą. W pewnym momencie zapiera się Chrystusa. W pewnym momencie przestaje mu być wierny. I mówi: ja nie znam tego człowieka. Ja nie znam. Ja nie znam. Ale jakże wspaniałą jest łaska Boża, że Bóg w swojej miłości, mądrości i litości, Chrystus, ten, którego umiłował, pomimo tego, że Piotr zaparł się Chrystusa Pana, wybacza mu i przyjmuje go. A od tego momentu Piotr staje się gorliwym wyznawcą Jezusa Chrystusa. Apostołem, który gotów jest iść i naśladować go każdego dnia. Apostołem, który swoje życie poświęci na głoszenie Ewangelii. Apostołem, który oddał swoje życie. Jeżeli zaparłeś się go w taki sposób jak Piotr, co byś powiedział, gdyby rzekł do ciebie: Piotrze, miłujesz mnie? Jeśli miłujesz mnie, naśladuj mnie. O Panie mój, przecież wiesz, jak bardzo bliski jesteś mi. Zdradzie ronią łzy. A kiedy wołasz mnie, chcę biec, by dłużej z tobą być. Sam przecież wiesz, miłuję cię. O Panie mój, ty dobrze serca dno. O Panie mój, dziś modliłem się, byś chciał
chciał wybaczyć mi. Jak pragnę, by nie powróciło to, co było złe, sam przecież wiesz, jak bardzo ja miłuję cię. Więc jeśli znajdę w sercu twym choć promień łaski twej, będę twym świadkiem, Panie, świadkiem, Panie, świadkiem, Panie, twym aż po kres. Pozwól mi choć raz, pozwól jeszcze raz. Choć promień łaski twej, będę twym świadkiem, Panie, świadkiem, Panie, świadkiem, Panie, twym aż po kres. Pozwól mi choć raz, pozwól jeszcze raz być twoim świadkiem aż po kres. Możesz być świadkiem Jezusa Chrystusa, świadczyć o Nim każdy czas i naśladować Go, bo to przecież nic innego, jak naśladowanie Chrystusa Pana i Zbawiciela. Wybaczcie, że zaśpiewałem. Ja nie miałem tego czynić, ale nikogo nie było, kto byłby dzisiejszego dnia w stanie zaśpiewać. Myślę, że wybaczycie mi to. Ale poprzez tę pieśń chcę powiedzieć jedno. Że wierzę, iż na tej sali nikt ma nikogo, kto mimo tego, iż może czasami czuje w swoim sercu, że zdradził Chrystusa, Jego ideały, Jego drogę, którą szedł, wierzę, że nie ma nikogo, kto nie mógłby z powrotem powrócić do drogi, którą wyznaczył Jezus Chrystus. I życzę każdemu z was, abyście mogli odnaleźć tę drogę i kroczyć po niej, już nie jako Piotr, który zaparł się Chrystusa, ale jako ten, który przyjął Jego zwycięstwo i stał się Jego niewolnikiem. Chcielibyśmy w tej chwili skłonić nasze oblicza w modlitwie do Boga. Łaskawy święty nasz Panie w niebie mieszkający, dziękujemy Ci za opiekę, błogosławieństwa Twe. Dziękujemy za to, że dzisiejszego dnia spotkaliśmy się być może z trudną rzeczą, do przyjęcia, zrozumienia, czymś, co być może powoduje zamieszanie w naszym umyśle. Ale wierzymy, że Ty jesteś tym Panem, który nie chce zamieszania w umyśle, a jedynie czystej prawdy. To Babilon jest tym, który spowodował to zamieszanie. Spraw zatem, Ojcze, abyśmy dzisiejszego dnia mogli odróżnić, co jest fałszem, a co jest prawdą. Abyśmy mogli uchwycić się prawdy Chrystusa Jezusa, naśladować Go każdego dnia i kroczyć ku zwycięstwu, które przecież On nam dał, i pragnie dać. Błogosław nam zatem. Prosimy o to przez imię Chrystusa Jezusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.